Około 2500 osób wzięło udział w reaktywowanym festynie jaćwieskim w podsuwalskiej Szwajcarii. Warsztaty archeologii eksperymentalnej przyciągnęły tłumy, a umiejętności i wiedza zgromadzonych specjalistów szczególnie. W zasadzie wystarczyło na chwilę przystanąć przy dowolnie wybranym stanowisku i następowało prawdziwe bombardowanie wiedzą podawaną w sposób niezwykle ciekawy i przystępny. To są łapcie, które... Mówię, przyjechałem tu bez zamknięcia butów, więc musiałem sobie zrobić. Uczestnicy, którzy zdecydowali się odwiedzić warsztaty pierwszego dnia, mogli bliżej poznać tajemnicę pędzenia dziegciu. Najmłodsi oblegali koło garncarskie i otwarte palenisko do wypalania wyrobów z gliny. W dniu dzisiejszym prezentujemy naczynia, które są wytwarzane począwszy od średniowiecza, ale też tradycje przetrwały tutaj na przykład na terenach białoruskich do lat 40. Dzisiaj prezentujemy wypał w palenisku otwartym i będziemy pokazywać jedną z najstarszych metod zaszczelniania naczynia. Będzie to naczynie wyjęte w momencie, kiedy zostanie wypalone do specjalnie przygotowanego zakwasu z mąki żytniej. Nasze naczynia osiągną dość wysoką temperaturę, myślę, że minimum 700 stopni i dopiero wtedy będą wyjęte takie gorące właśnie do tego żuru. Ten żur wnika w pory naczynia i po prostu zapieka się natychmiast. Też jest wtedy charakterystyczny zapach takiego pieczonego chleba, ponieważ ten żur to nic innego jak zakwas z mąki żytniej, czyli to, co gospodynie przygotowywały do wypieku chleba. Dorośli z ochotą próbowali średniowiecznych smakołyków wytwarzanych na miejscu i poznawali kulinarne tajniki ich wytwarzania i przechowywania. Dzisiaj samo pierwsze danie jest grochówka. To jest grochówka z grochu, kalerepy, cybuli i boczku. To takie danie jedwiegów, bo już w XI-XII wieku było i kalerepa, i groch. To takie, pokazujemy takie danie. Do tego jeszcze mamy chleb litewski. Też recept jest dawni. I do tego jest sir. Ten ser jest z krowy mleka i jest biały ser bez soli i kminka. Jeszcze dodajemy kminek i ser do tego. A tam na kolejnych talerzach, bo tu uczta prawdziwa. Tak, tak. Tu mamy mięso wędzone, suszone. Tu można widzieć, jak to robi się. To na takich patykach, prosto na tych patykach my jej suszymy około dzień, dwa. I to jest taka marynowana wołowina, ale marynowana tylko w ziołach, w trawach. Suszona ryba, która nasz pan profesor sam złapał i wysuszył zimą. Jak długo może takie suszone jedzenie, ryba czy mięso leżeć? Tak, to z takim mięsem, które tak robimy, to do jakich, do miesiąca, dwóch, a ryba to sezon, to na rok. Jeśli zimą zrobimy, to na drugą zimę jeszcze będzie dobra. Jak to przechowywać? Prosto musi być sucho. Sucho i nie na słońcu, a wszystko drugie jest dobrze dla jej. I może być normalna temperatura? Tak, temperatura może być normalna, tylko trzeba by nie było by mokro. I wszystko będzie dobrze w ten czas. Nie mamy świeżej ryby, albo nie uchodzi świeżej ryby. Bo taka może wisieć do roku. I jeśli widzimy, że nie mamy ni mięsa, ni ryby, to już bierzemy... Twarde jak diabeł. Gdzie już możemy zupę robić, tak proszę. Ale bardzo smaczne, naprawdę. Duże zainteresowanie budziła trudna sztuka łupania krzemienia. Ta technologia, ten zamysł, powiedzmy, wytwarzania seryjnego, pięknych grotów, z którego każdy miał ostrych wierzchołek, była bardzo wysublimowana i wyjątkowa na swój sposób. Mamy specjalny tłuk z miękkiego piaskowca. Musimy za każdym razem odpowiednio przygotować ten punkt pod uderzenie, wzmocnić krawędź, wystawić taki cypelek, w który precyzyjnie uderzymy. I następnie takim tłukiem, nie wiem czy mi się uda tak przed kamerą, prawda? Tak i tak, takie wióry masowo były wytwarzane. I wystarczyło tylko lekko skorygować kształt.
i mieliśmy tak zwanego liściaka świderskiego. Dla miłośników obróbki drewna ciekawostką okazała się średniowieczna tokarka. Średniowieczna tokarka. Jest to bardzo proste urządzenie. Może być napędzane albo za pomocą drugiej osoby, albo za pomocą siły nóg, czyli tutaj możemy napędzać to siłą pracy nóg, wtedy może pracować jedna osoba. Natomiast najwydajniejsze jest, gdy pracują dwie osoby. Jedna osoba napędza nam wrzeciono tokarki, a druga toczy taki element, czy to miskę, czy jakiś element do tarczy, czy powiedzmy nawet jakąś tralkę, czy kielich, kubeczek możemy tutaj wytoczyć. Bardzo, bardzo popularne w średniowieczu toczone miski. Można, były troszeczkę bardziej doceniane niż takie proste rzeźbione. Były bardzo ładnie wykańczone. Natomiast jeżeli chodzi o pracę dwuosobową, często taką osobą, która napędzała tokarką w gospodarstwie czy u rzemieślnika był czeladnik albo dziecko tego rzemieślnika. To na takiej właśnie tokarce wytwarzano również drewniane tarcze średniowiecznych wojów. I rzeczywiście ci, którzy walczyli w Szwajcarii przed ciosami zadawanymi przez przeciwników, osłaniali się właśnie drewnianymi tarczami. Turniej wojów zgromadził wielu kibiców. Waleczni mistrzowie wojennego rzemiosła wszyscy byli odziani zgodnie z kanonami epoki. Posługiwali się bronią taką, jakiej używali wojowie przed wiekami. Walkom towarzyszył jak niegdyś dźwięk bębnów. Na to, że walki odbywały się w czasie współczesnym, wskazywały tylko stroje obserwatorów tych potyczek. Festyn oraz warsztaty archeologii eksperymentalnej zorganizowane zostały dzięki wsparciu z programu Interreg Litwa-Polska. Kolejne takie spotkanie organizatorzy zapowiedzieli na rok 2020. To dobra wiadomość, ponieważ takie lekcje historii to prawdziwa perełka. Thank you.